Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku z gry w Europa Universalis 4, gdzie gramy sobie Austrią. No i teraz tak, miałem chwilkę, żeby się zastanowić, jakby to nasza sytuacja wyglądała po zaatakowaniu Polski i nie byłaby ona wesoła. Polska w zasadzie mogłaby lub nie wezwać Brandenburgię do wojny. Raczej tego nie zrobi, więc ten sojusz przetrwa, więc nic mi to by nie dało. Znaczy, Brandenburgia nie jest jakimś tam dużym problemem podczas tej wojny. Niestety problemem podczas tej wojny są wojska polsko-litewskie, których jest dość sporo. Do tego ta głupia Dania dołączyła do Polski. No to ciekawe, bo zazwyczaj mają siebie dość długo na rywalu, ale to pewnie to, że mają wspólnych rywali, spowodowało, że są razem. Kurka, to stają się nad Anglią. Czy ty masz kogoś jeszcze? East Frisia. Czekaj. East Frisia, gdzie ty jesteś? Burgundia. East Frisia, ty możesz być taką fajną kością niezgody między nami. Czy ja mam jak ciebie zaatakować? Byśmy mogli wtedy zrobić coś takiego, zaatakowalibyśmy East Frisia, do tej wojny byśmy wcisnęli sobie Burgundię, wypuścili jakieś kolejne jej wasalstwa, tutejsze, czekajcie, Holandia jest w chrę na szczęście, więc East Frisia może być dość ciekawym celem naszego ataku, tylko musimy mieć jak ją zaatakować, bo sobie tutaj przez Holandię tego nie zrobimy, bo jest tu już kolejny akwen wodny. Od Lubeki wezmę sobie Holstein i tyle z tego mieć będziemy. Więc padałoby zaatakować Klefs, na który go claimy mam. Czekajcie, jak ty wyglądasz, Klefs? Toczysz wojnę z Frieslandem i zaraz to zjesz, więc będziesz Mainzwerden. Ej, ten Klefs jest do zaatakowania i zniszczenia. Ashen Klefs ma 5000 wojska. Ogólnie ile ty masz? No i szpiec znoszą, że nie ma wojska, bo mam 21 tysięcy tylko. Ej, to wrąbiście, byśmy zdobyli kolejną prowincję nadmorską. W tym regionie mielibyśmy możliwość klejmowania i atakowania dość sporej ilości innych państw w regionie i utrzymania porządku. Więc jest jak najbardziej możliwe, że Klefs będzie jednak naszym kolejnym celem, a nie Polska. Tak, Klefs, potem byśmy zaatakowali East Frisię, zniszczylibyśmy Duńczyków i wreszcie bierzemy się za Polaków. Tak, to jest dobry pomysł. Jak najbardziej. Czekajcie, bunty nadciągają, bośniackie, serbskie. No ale to możliwe, że tutaj możemy olać te bunty, bo oni i tak wejdą na terytorium Ferrari, więc to oni będą tłumili te bunty w ostateczności. Dobra, a ja mogę już sobie to odpauzować. Czyli jednak inwazję na Polskę przekładamy. Myślę, że to byłaby za bardzo krwawa wojna, za dużo by mnie kosztowała ogólnie. I by spowodowało to, że możliwe, że Osmani by mnie zaatakowali. Oraz Francja, albo właśnie nawet i Burgundia mogłaby mnie zaatakować. Bo ja bym się po prostu wykrwawił i moi sojusznicy podczas tej wojny z Polską. Dobra, od kogo mogę zażądać terytorium? Od Klefs i Ferrari. Ferrari? Okej, Galera, zażądajmy. Odrzucili, bardzo mnie to cieszy. Będziemy mogli za chwilę zaatakować. Sobie przyspieszmy to, bo nie jest aż tak dobrze. 5 golda. Dobra, nasze armie są w tym regionie. W zasadzie moglibyśmy je cofnąć. Trochę podszkolić. W Wiedniu. Tak nie ma chyba, kto wam zagrozić. Ale jeszcze jest gdzieś z Ryga i Friesland. Friesland już jest White Peace w zasadzie. Albo i nie. Ryga. Do Rygi mamy jak dojść. W sumie Ryga raczej też powinna mieć dość sporo hajsu. Zazwyczaj ma sporo hajsu. Mam jak dojść? Nie mam. Nie mam przejścia, okej. Okay. No i walić to. Kończymy wojnę z Lubeką, zabieramy Holstein. Bierzemy pieniądze i spadamy. Bośnia, bunty, jej! 16 tysięcy walnego żołnierza. Okej,
Lubecka została przez nas zdobyta. Szkolmy tutaj tą armię. Lubecka zdobyta, 54% war score'a. Zobaczmy, jak na tym stoimy. To byśmy zabrali sobie. No tutaj tego księstwa nie chcę brać, bo ono jest w chrę. A ta Isfrizja nie jest w chrę. No, czyli to jest prowincja, którą bym nawet mógł zdobyć sobie. By the way. Ile pieniędzy! Czyli tak, Holstein dla mnie idzie. W zasadzie weźmy sobie War Repsy. I resztę pieniędzy, które mi dadzą. I mi to pasuje. Mi to naprawdę pasuje na ten moment taki pizdil. 50 tysięcy żołnierzy po naszej stronie tylko zginęło. Nie jest aż tak źle. A tutaj to korujmy. No i jesteśmy po prostu w tym regionie już obecni. Będziemy mogli zawsze atakować tą Lubeckę co jakiś czas. Myślę, że kolejna wojna to już będzie taką stricte wojną. Tylko z mojej strony, żebym się nie dzielił pieniędzmi z nikim. A jak wiemy, Lubecka jest po... I w tym momencie też sobie Lubeckę zabezpieczyliśmy przed jakimiś tam innymi badziewiami. Okej, okay, tak production... Ja nie bym zwiększył produkcję ironu w naszym kraju. Żelaza. Żeglarzy też moglibyśmy trochę zwiększyć ilość, bo ich mamy dość mało. Mamy w sobie trzy obozy, gdzie to się opłaca zrobić. Też to zróbmy. Tutaj idzie. Forty na granicy z Polską jak najbardziej, jeżeli planujemy z nimi wojnę. W Raciborzu. I w Legnicy. Albo w samej Legnicy by chyba wystarczyło, nie? Tutaj mamy fort z... No tak, w samej Legnicy by wystarczyło postawić fort. Może tak postawmy na terytorium jeszcze w samej Legnicy. Fortem tutaj w... Jakie to jest miejscowość? Oberlauschwitz? To nie wiem. Czy to jest opłacalne, czy nie? Okej, okay, Klefs. Bezpośredni atak na Klefs daje mi wojnę. I Brandenburgia by mi pomogła, ale ja nie chcę tak. A East Frisia declare war. Tutaj Moskwa by mi pomogła i wyjebiście. Moskwa by niszczyła Danię. Duńczyków, wyrąbiście. Tylko nie mam Cassius Belli. Więc teraz wojna z Klefs byłaby mi przydatna. Będzie Imperial Liberation. Cassius Belli. O kurka, ale to jest, daje mi tylko takie CB. No nieważne. To ja jednak muszę mieć inne też CB na nich. Big Spy Network. Bo jest po prostu, to jest za kiepskie, to Liberation. Ferrara, ale coś ty Ferrara wzięła, Mantua? Wiecie, elektora nie mam? Nie, no mam elektorów, o co chodzi. Za co mam karę? Za 4 prowincje poza chrę. Okej. Okay. Dobra, ja będę musiał za chwilę zwiększać tą liczbę żołnierzy. No, tutaj też się szkulcie. Chciałem zwiększyć liczbę armat w naszej armii do 8. Też niech tak będzie. Doradca nam umarł. Weź u tego Spy Networka przydasz się. Macie tam przejście i tak dalej, i tak dalej. Nie no, Klefs teraz zniszczymy, bez dwóch zdań. O Boże, co się stało? Markantylizm, 60 punktów dyplomatycznych, my stoimy z technologiami. Jestem w plecy, ale też jest już to, badziewie. Czekajcie, teraz mamy F Renesans, był kolonializm, gdzieś się odpalił. W Hiszpanii? Ja weźmy markantylizm. Otóż któryś ten event z markantylizmem się odpalił. 16% dopiero niestety, tak czy siak. Na handlu zarabiam w cholerę mało. W Lubece mam 20% z moim jakimś cudem.
Jak mi to dają, a 20% z WBC? Przez to, że tu wojna. No nic. A, bo mam transfer trade power, braliśmy. Lubeka jak najbardziej, możesz przejść przez nasze terytoria. No, oni mnie nienawidzą, trudno. Royal Mariage się z nimi skończył i w sumie dobrze, niech się kończy. Okej, ale nie mają Eira, więc może jednego przedłużmy. Ale fajnego mają. Castilliczycy niestety mają kolejnego Tristamare. Też przyjęliśmy. Dobra, nieważne. Burgundia blokuje mi port. Nienawidzę szmat. Smer drewo. Okej, tu jest Ferrara. Możliwe, że zaatstują te bunty. Czekajcie, tu jesteśmy 429. No dobra, no, nie jest to jakaś duża kara, to co mamy. Zwiększmy sobie tutaj i powinna nam korupcja też zacząć lekko spadać. Jak to wygląda? Overextension. Naprawdę? Chyba, że się skupimy na stłumieniu tych buntów tutaj przynajmniej. Poczekajmy na claim i będziemy dalej kombinowali za chwilę. Ewentualnie jeszcze wielkość armii trzeba będzie zwiększać. No, a, bo mi się zmniejsza wielkość armii przez to, że tracimy księstwa w naszym kraju. Weźmy to. Będzie. No to mi się przyda, więc niech tak będzie. Bierzmy trochę tych punktów. Moglibyśmy zwiększyć siłę naszej kawalerii, ale to nie jest wymagane. Też przydałoby się już zwiększyć trochę jej liczbę. Bez jaj, że tu była jakaś forteca. To sobie same Węgry będą to odbijały. Okej, Ferrara już tutaj się desantuje i ma wojska w okolicy. Potem przyjdziemy to odbić. 17, idę. Technologię najpierw, żeby mieć lepszą. Tu mamy kandydata Infantry, Landsachen, Infantry. Okej. Czyli będziemy mieli akurat taką piechotę, jaką lubię. Czyli w ofensywie, nie w defensywie. No i tutaj przykuję naszą armię. No jesteśmy też sobie na dość niezłych zarobkach, jakimś cudem. Okej, to moglibyśmy nawet zwiększyć liczbę armat do 9, tylko że to nie jest potrzebne. Więc Janusz bez matki. Daje radę. Dobra, czekajcie, mamy. Mamy klejma tutaj. I wojna. Dobra, ich Werden, Meid, Asien, Nassau pomoże. My weźmiemy Brandenburgię, bo po prostu czemuż by nie. Take. Koniec szkolenia naszej armii. No i zobaczmy tak naprawdę, z kim ja tutaj toczę tą wojnę. Bo jak zwykle nie mam żadnego pojęcia. Tutaj jest Mainz. Myślę, że najpierw po kolei te mniejsze krajiki pokonamy i... Bardziej, że Mainz ma tylko jeden garnizon. No, tutaj widzę, że raczej będziemy musieli podzielić nasze armie. Będziemy stali na wsparciu. Wilhelm Kolin rusza tutaj. On tutaj. Oraz armia dowodzona przez wielkiego kazana, który nie jest wielki, do Ansbachu niech rusza. I powinniśmy dać radę łącznie. Mamy gigantyczną przewagę liczebną, więc olać ich. No, będzie szybka wojenka. No, w zasadzie o hajsy, o tych mniejszych krajów. Dobra, zobaczmy jak mamy... W Czechach się odpaliła jedna prowincja. No wiecie, to zaczyna wychodzić, ale najlepsze jest to, że zacznie wracać zaraz Polskę. Polska będzie miała taki burdel na Litwie.
że nie wyjdą z buntów. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, naprawdę. Ja na to bardzo liczę. Ej, czekajcie, tutaj widzę, przewiduję jakieś walki. Dobra. Może to wygramy, może przegramy. Zaraz Brandenburgia dojdzie. Jej! Do! Mamy większe straty. Brandenburgia też się wbije. I odpaliła się era reformacji! Dobra, co ja tutaj się muszę starać zrobić? Converted Another Nation. O! To zrobiliśmy przypadkowo. 5 kultur w naszej grupie. Nie, musimy zrobić wszystkie kultury. Okej. Okay. Religijne. Okej. Jestem ciekaw, czy dojdzie u nas w ogóle do czegoś takiego. No, dostaliśmy w pieprz, ale bywa też taki czasem. Dobra, co tu się wydarzy? Misjonary, tolerancja heretyków. Olać heretyków. My jesteśmy katolickim krajem. Heretycy będą płonęli na stosach. Dobra, zwiększamy morale, odnawiamy power i dopiero wtedy atakujemy. Nie, straciłem wojska. 10 tysięcy, to jest sporo. A przy okazji, jak Brandenburgia będzie palona, to mnie to nie obchodzi. Nie potrzebuję prestiżu, weźmy hajsy. Jak w sumie pewnie technologicznie też odstajemy. Dobra, wyślijmy naszą dyplomację. Może tutaj, w takim razie. Jednego miejmy wolnego, nie? Polskę możemy supportować Eira. Jak wygląda sprawa Brandenburgia? Jakby ci zginął władca? Co się dzieje? Aha, czyli albo ja, albo Polska dostajemy dynastię na ich tronie. No i patrzcie, stało się to, co myślałem. Czyli tutaj oni to zrobią, zbiją, to ja tam zaraz wyślę jakąś... Okej, Ferraro da kolejne prowincje do Hre. W sumie to za chwilę będziemy mieli te 50 punktów, więc właśnie też... Dobrze. O, Brandenburgia. O, ktoś cię niszczy. Naprawdę? O, nie, nie, Czechy, nie Węgry, kurde. Co ja wam kazałem robić? Nie, może ja was oszczędzę w tej wojnie. Bądźcie na defensywie. Lecimy na Mainz w takim razie, ponownie. Czemu ja mam najmusów? Skąd ja mam wojska najemne? Musiałem ich raz źle zbudować, no nic, trudno. No nic, ale wojska oni też już nie mają, więc... My sobie staniemy na Mainz. Zdobywamy tą prowincję. No oczywiście będziemy oszczędzali punkty. Dobra, tutaj widzę, że tracimy wojsko, to może tu przejdźmy. Ja też ryzykuję, że się zaraz z nas wbiją. Więc kościoły. Czekajcie, a subjecty jak mamy? Produkcja na subjectach, pest. Zbudujmy ich terytoria. Oho, nie fajnie. No, najpierw Mainz zajmiemy. Bo jest po drodze. Na Sał nie możemy. Werden. Gdzie ty jesteś? No, a, Werden jest tutaj. Czyli też będą mieli hajsy. Wyjebiście. I też mają niski fort. Więc szybko padną. A Klefs wypuści naprawdę dużo państwek. Nie wiem, czy jeszcze są tego świadomi. Ale też tak będzie. Okej. Okay. I potem będzie East Frisia. Czyli ja będę musiał... kurka, będę musiał jakąś prowincję mieć obok nich. Tutaj jest Munster. O, czyżby robili na mnie claima? East Frisia, Würzburg, Werden, Holandia. No, wróćmy Bośnię. Trochę to zajmie, ale nam się nie spieszy, nie? A to mam strasznego pecha, że tak długo to obrężenie trwa. Okej, Mainz padło.
Lećmy teraz na Verden. Mains, co ty chcesz mi dać? Hajsy, War Repsy. Precision to mamy dość spoko. Czy mi ja coś chcę, żebyście tutaj byli? Trade Power. I będzie coś takiego. Okej, kolejne państewko. No, tutaj na serio, tak wykrwawimy Brandenburgię, że może nie dołączy do tej wojny przeciwko Polsce. No ale tak czy siak, no, Dania jest tutaj najgorsza. To Dania jest najgorszym krajem z tych wszystkich tutaj zagrażających. Bo ona dawno nic nie toczyła wojny. Ja też jestem zainteresowany ich terytoriami, bo są tanie i możemy to dołączyć do Holy Roman Empire. I też jakbym mógł już zacząć flotę budować, to byśmy mieli handel lubecki, czyli jeden z najlepszych trade nodów w ogóle ever w Europce. Co też by nam dość sporo... Aha, tutaj forty są to znowu, co będę musiał wyczyścić za chwilę. Gorzej, że mi stolice zajmują. A kto co mi zajmuje? Aachen, gdziekolwiek ty jesteś. To jest Nassau. No, Aachen jest tutaj, dobra. Macie jakiś fort, czy tylko stolice? Tylko stolice, okej. Okay. Ile tracę wojska? 2% aż. No ale mamy 5 armat, no, czyli mamy maksymalny bonus. No, w sumie na tym państwie to wystarczyłoby 5 ich trzymać, okej. Okay. 203. War transfer. Czy ja coś o nich chcę? Możemy kazać zerwać sojusz z Burgundią, ale są słabym krajem, więc mnie to nie obchodzi. Transfer, trade, power, claimy też mnie nie obchodzą. Mamy też jedną prowincję, więc olać ich. Możemy tutaj takim kazać, zawsze dwa prestiże dostajemy. A kolejne państwo wyłączone z tej wojny. Tam się bronimy. O, protestanci się odpalili w Würzburgu, ale raczej zginą, więc... Okej. Okay. Gdzie są nasz... Okej, my już tu zajęliśmy. Też zaraz... No to możemy tutaj już pozostałą naszą armią zajmować Klefs powoli. Tak naprawdę. W cholerę hajsu. W sumie też możemy się przygotować do ataku na, z Burgu, a, na Danię. Czy zacząć budować spy network na nich. No, gdzie oni tu forty mają? Oldenburg zająć. A, tutaj mamy stolicę w ogóle niebronioną. W sumie zobaczmy, ile ja będę mógł od nich, a nie zobaczę. No dobra, niech się poprawiają. No to może jednak ciebie cofnę. No, bo akurat też zwolniliśmy to. To co jest? Garnizon? Ale możemy od razu iść na ich stolicę. To jest, myślę, że lepszym rozwiązaniem. Bo możliwe, że wcale szybko skończymy tą wojnę. Sue for peace. Shift. Wohoho! Szkoda, że ja właśnie zapełniam głównie kufry... Brandenburgii. Tak, tak. Musiałem sprawdzić, kto to jest. No, ale walić to. Dobra, i Klefs, jak ty się poddasz? Relizny, o kurde, ile oni tego tutaj mają? Serio, zobaczcie, co ja tutaj wypuszczę. To jest 6-7 księstw wypuszczę. No dobra, przesadziłem mówiąc taką liczbę, ale na pewno dużo. Trzeba zdobyć ich stolicę. A, i Gelera w sumie musimy zdobyć jak najszybciej, więc co ja tutaj? Przecież tutaj mamy Wargola. No
to niestety z nimi wojenka troszeczkę nam potrwa. Czyli teraz Brandenburgia powinna być jednym z najbogatszych krajów ever w zasadzie. Nie? Nie, Florencja jest najbogatsza. Na co oni wywalają ten hajs? Serio, przepalili wszystko, co im dałem. Florencjo, ale wiesz, że ty jesteś, graniczysz ze mną? Feruna go naplet. Muszę zobaczyć, czy jestem. Tym bardziej, że tu bym mógł też wypuścić jakieś kraiki od Florencji. Więc Florencja też może być niedługo naszym celem ataku. Może to byłaby krwawsza wojna od tej, którą mamy obecnie tutaj. Ale do wojny z Florencją myślę, że Hiszpanie by nam pomogli. Dobra, Klefs mamy zdobyty. Nie zostały dwie fortece jeszcze ich do zdobycia, ale to już będzie długa zabawa. Suforpis. Clear offer. Hajsu ile macie? No, niewystarczająco. Dobra, ja potrzebuję mieć granicę z East Frisią. Więc na przykład Onsbruck przydałoby się zdobyć, bo inaczej to Oldenburg by musiał być, ale Oldenburg to jest do wypuszczenia prowincja na przykład. Release Nation. Tak, tak. Galerę samo też byśmy wypuścili. Trier jest do wypuszczenia. Więc mamy, nie no, mamy dość sporo jeszcze do roboty tutaj z tym krajem. Siege 0, Wielki Kazan ma Siege 1. Poczyliśmy te wojska po tysiączkach. Kazan może się doszkoli, nie? No dobra, wiem, że to tak nie działa. Okej. Ale przy okazji zwiększamy swój udział w wojnie. Dobra, jak wygląda technologia? Już Francja przeszła. No ale dobrze, do nas też to dociera już powoli, więc jest lepiej niż gorzej. Do nas też to powoli kolonializm dochodzi. Dobra, skruszyliśmy mury. I w zasadzie wyszedł wam w cholerę długi odcinek, więc dziękuję wam dzisiaj za oglądanie. Koniec tej wojny, zobaczymy w kolejnym. Pa, pa!